Friends, brothers and sisters, bracia i siostry, dzisiaj mieszamy smołę razem z grzybkami. Umiesz 2 kilo futra, to namieszam tego tela. Grzybki. Ja lubię takie. Lubisz takie, Gusia? No. Widzisz, to są takie grzybki, one w Niemcach u takiego pana Przemka kosztują. Nie, ja takie lubię, bo mama mi takie zrobi. Mama ci nie zrobi. Zrobi. U pana Przemka takie grzybki kosztują 40 zł za kilogram. Mama mi też zrobi z kruszkami. A ja zapłaciłem 130 zł za 25 kg. Mieszamy i domy tych drożdży. Dobra. I mieszamy. Zaraz będziemy futrować. Dobra, już to mam wymieszane. I oni tak skaczą. Bez regar, stryciciel ze syrynie. Podobny tu jest ten produkt Multihessan. Jest takie opakowanie. Firma się nazywa Reiko Vital. Można to zamówić na niemieckiej stronie. Przychodzą paczki z Oberstdorfu. Litr kosztuje tego na fleczu na nasze 360 zł z przesyłką. Przesyłka do Polski bodajże 7 euro. Nie tak jak pan Przemek ma za 120 zł czy 110 zł. Tu macie etykieta, skład jest, jaki ta skład. No i dawkowanie jodową tego teraz pół mililitra na litr wody. Paczka ci psiosku. Tu mam 2 litry wody. Szykujemy, rozmieszujemy i podajemy gołębi. Przelałem sobie do takiego słoiczka, żeby ułatwić sobie nabieranie po prostu. To było wczoraj na filmie pokazane, jak się to rozdziela. Dobra, było. Koledzy, tu wam chcę przedstawić rachunek, jaki dostałem od firmy Reiko za ten Multihessan. Multihessan 1 litr, cena jest 75 euro i 30 centów.
Versandkosten Polen, czyli koszty wysyłki do Polski 6,80, czyli to jest jakieś 7 euro razy 4 zł, to jest 28 zł, około 30 zł. Pan Przemek bierze 110 zł. W takim opakowaniu to przyszło, w takim kartonie, tu z cennikiem, z całym cennikiem tych produktów. Jest Multihessan jest 200 ml, Multihessan 0,5 litra, Multihessan 1 litr, Multihessan 5 litrów. 5-litrowy kosztuje 320 euro, litrowy 75,25, półlitrowy 42,60 i 200 ml 12,60. Firma dołączyła katalog produktów w języku polskim. Jakby tam kogoś interesowało, bo tu jest, oni produkują do psów, do koni, no dla ludzi też coś tam produkują. To tyle, no. Jakby ktoś był zainteresowany, to można na ich stronie sobie to zamówić. Jest to dość duży wydatek według mnie. No, no ale u pana Przemka raz tak tyle i bez etykiety, bez daty ważności. Bo na pudełku jest data ważności, data przydatności do spożycia. No, u niego te produkty są bez daty, one są wieczne, nie psują się nigdy podobno. No to by było tyle, pokażę wam jeszcze za chwilę drożdże. Tu są oryginalne drożdże, otwórz mi to Raduś. Tu są oryginalne drożdże od Przemusia. To mi kolega, który zakupił u niego za 40 zł za kilo. A ja wam zaraz pokażę, jakie ja kupiłem. Gdzieś około 130 zł dałem z ekstrażem, z kosztami przesyłki. Kupiłem ich 25 kilo. I pokażę wam, jaka to jest firma. To jest to Fortnite. To właśnie są te drożdże BM Birhefe. Produkowane przez firmę Liber Excellent Ingest. Proszę sobie porównać. Ta sama konsystencja. No, kamera zapachu wam nie oddaje, ale zapewniam, że tak samo to wszystko pachnie i tak samo to wygląda. Pozdrawiam wszystkich, dobry lot. Jeszcze tu jeszcze chciałem wam zaprezentować ten Multihessan. Tu jest ten skład, który tam ktoś umie po niemiecku. I widać, że tu jest ten okres przydatności, to jest do 2021 do września. No zastanówcie się koledzy, czy ten pan kurczę wam sprzeduje coś, co nie ma okresu przydatności, bez żadnego składu. Nie daj Boże, nie się jakieś dziecko napije i się zatruje tym, co wtedy by pan Przemuś powiedział. Pozdrawiam wszystkich, dobry lot. Tutaj jest właśnie zamówienie tych drożdży. Tu jest fakturka tego zamówienia. Drożdże kosztowały, przepraszam, 91,80. Koszty wysyłki 24 zł z VAT-em. Dostałem fakturkę. Ciekawe, czy pan Przemek wystawia wam fakturki albo jakieś paragony, jak ma taką firmę. Pozdrawiam. Tu chciałem jeszcze zrobić takie podsumowanie krótkie, cenowe. Tu jest ta smoła od Przemusia. Znaczy od Przemusia. W Polsce będzie kupić za 25 zł. U niego 200 zł kosztuje ta smoła. Tu są te grzybki. 25 kg kosztuje tego 100 zł. Znaczy 110 bodajże z kosztami przesyłki. Czyli gdzieś wychodzi za kilo 5 zł. Czyli gdzie 5 kg grzybków 25 zł. No. Nie wiem, czy pan Przemuś wam tam wystawi kurczę jakieś paragony albo coś. Jemu taka firma. No, to przychodzi w oryginalnych butelkach. Tu jest oryginalna butelka z tej smoły z blombą, było to zabezpieczone. Te grzybki przyszły w worku zaszyte. No pozdrawiam wszystkich i dobry lot. Osądźcie sami, co ten pan wyprawił. Czy warto mu ufać?